Dzisiaj na nasze ekrany wchodzi długo oczekiwana druga część filmu Cats Vegas, Cats Vegas w Bangkoku. Porozmawiamy z gwiazdami filmu. Las Vegas to był bardzo ważny element pierwszej części. To był czwarty bohater filmu. To było dla mnie ważne, żeby do drugiej części znaleźć miasto, którego sama nazwa brzmi jak kłopoty. Czytałam, że niełatwo pracowało wam się w Tajlandii. Co sprawiło wam najwięcej problemów? Wiele problemów było spowodowanych trudną pogodą. Logistycznie kręcenie w Bangkoku nie jest prostą sprawą. To jest ciasno zaludnione, szalone miasto. Członkowie ekipy chorowali, pojawiały się problemy żołądkowe i inne tego typu problemy. W filmie nie pokazujecie, co się zdarzyło w feralnej nocy, ale potem wszystko pojawia się na zdjęciach pokazywanych podczas napisów końcowych. Jestem ciekawa, jak dużo musieliście grać, żeby powstały te zdjęcia? Robimy to na bieżąco, podczas kręcenia innych zdjęć. Pod koniec każdego dnia zdjęciowego jechaliśmy do jakiegoś miejsca i robiliśmy zdjęcia. To taka strata, że te sceny pojawiły się tylko na zdjęciach. Ale na tym polega atrakcyjność tego pomysłu. Ciekawe jest to, że w tym filmie dwa razy widzimy, co się zdarzyło poprzedniej nocy. Na filmiku w telefonie tatuażysty pojawia się wideo, na którym widać stół w tym demonicznym stanie, o którym jest mowa w filmie. To jest bardzo ciekawe dla widza, że może zobaczyć bohaterów w akcji. Dołączasz do obsady dopiero w tej części. Wspaniale było być częścią tego filmu. Praca z takimi utalentowanymi aktorami to było spełnienie moich marzeń. Domyślam się, że widzieliście już film. Podobał wam się? Jestem nim zachwycony, jest super śmieszny. Bardzo rzadko amerykańskie filmy, zwłaszcza te kręcone przez wielkie wytwórnie, są tak bezwstydnie, nieprzyzwoicie odważne i szczere. Myślę, że tym burzymy tabu i przecieramy szlaki.